Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Pathfinder Kingmaker, w serii, która zna się Epic Overview. To seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store i jesteśmy w tej mega sytuacji, że Epic codziennie daje jedną darmową gierkę w ramach świątecznych wyprzedaży i świątecznego rozdawnictwa. Dziś jest to Pathfinder od godziny 17 24 grudnia do godziny 17 25 grudnia. Jutro widzicie zapewne tą miniaturkę na papierze pakunkowym, jeżeli się przyjrzycie. To jest tam coś, co dokładnie wygląda jak hełm jednej z postaci w grze Prey, nie serii, bo to teoretycznie to jest seria, ale one nie są tak połączone. Ten stary Prey kocham, uwielbiam na silniku Unreal'a Tournamenta, jeżeli nic nie pokręciłem, a tego Preya, którego zresztą dają, jeszcze nie ograłem. Sytuacja z tym Preyem, zanim polecimy dalej, jest taka, że uważajcie, jeżeli chodzi o DLC. DLC ma bardzo mieszane recenzje wśród moich znajomych przynajmniej. Niektórzy uważają, że jest to świetna, ekstra sprawa, tylko nie ma związku z samą grą Prey, a inni twierdzą, że ten DLC, ten dodatek, tak bardzo różni się od samego podstawowego Preya, im się nie podoba jednocześnie, że to jest chłam, dlaczego to w ogóle jest połączone, dlaczego sprzedają do Preya coś, co nie jest więcej Preya, tylko całkowicie czymś innym. A ci, którym się podoba, twierdzą, że to powinno być jako standalone, nie wymagające postawki, więc może wam podejdzie do gustu i jesteście do przodu w tej sytuacji, że Preya kupować nie musicie, bo jutro Epic powinien go dać za darmo, chyba że coś się stanie i odpadnie. Jak będziecie odbierali tą gierkę, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. I pamiętajcie, że są dwa darmowe DLC: Pathfinder Kingmaker Arcane Unleashed, czyli Więcej Zaklęć, oraz Pathfinder Kingmaker Bloody Mess, który dodaje nam więcej, no więcej juchy. Taka sytuacja. I odbierając te dodatki, również możecie z Afriko wpisać mój kod kreatora Wizu Epic i będziecie mnie w ten sposób wspierali. I jeżeli chodzi o Pathfinder, jeżeli nie wiecie, co to jest, to wydawcą jest Paizo, bodajże firma się nazywa, i to jest w momencie, kiedy wychodzi, oczy właściwie kończyli robić D&D edycję 3.5. Fani rozwijali te koncepty dalej, a Wizards of the Coast poszedł w troszkę inną mańkę, zrobili czwartą edycję, która się nie przyjęła, i teraz piąta edycja jest, która się bardzo, bardzo, bardzo przyjęła. Ale Pathfinder to jest to, co fani oczekiwali, że będzie D&D czwartą edycją, mniej lub bardziej, tak bardzo skrótowo. Tam jest bardziej zamieszana, rozbudowana historia, której wam nie przedstawię, głównie dlatego, że ja ją w wersji skrótowej znam. O więcej pytań bić do kasa, on się na tym zna. Ja tak, jeżeli chodzi o RPG, ten pen and paper, to tak, kocham, lubię, ale aż tak bardzo w tym wszystkim nie siedzę. Ale się zagadałem, wstałem dopiero co od stołu, jestem obżarty, najedzony i ten. Jeżeli chodzi o wszelkie ustawienia, nie wiem czego tu się spodziewać, to jest gierka, na którą ostrzę sobie kły od momentu jej wyjścia, od momentu, kiedy się pojawiła. I zawsze była taka, że okej, dobra, okej, ale ciut jakby za droga, jak na sam fakt, że ja chcę sobie potestować i nic mniej więcej nie obchodzi. A teraz jest z Afriko, więc mogę totalnie ograć i ja jestem zachwycony. Nie widzę tutaj zmiany języka na polski, nie widzę, chyba że ślepy jestem, nie ma. Czyli nie ma języka polskiego. Z tego co rozumiem, no w dużej mierze jest taki D&D RPG, mniej lub bardziej. Jeden z tych takich, jak wiecie, macie Pillars of Eternity, Baldury, idziemy w tym kierunku. Jest mnóstwo rzeczy przy edycji, stwórz sobie nową postać, mamy Fightera, Paladyna, Rangera, Sorcerera, Kleryka. Myślcie o tym w kategoriach D&D 3.5, nie? Złapmy sobie jakąś postać, stwórzmy postać, zobaczmy jak wygląda edytor postaci. Wow! Nice! Fajnie to wygląda. Okej, znaleźliśmy już plus minus dla siebie coś, to znaczy takiego pierdołowatego maga. Zapewne da się tutaj zaimportować bardzo wiele. O, skrypczurki na twarzy, czy tatuaż z tekstem, zawsze mi się to podobało. Ten jest też taki, gdyby inne włoski mu dać, to ja bym się nawet podpisał. Co to przecież? Co do 15 klatek spadło? Co to było? Zarąbiaste, bardzo podobały mi się te arty. 2000 years later. Poddałem się. Lecimy z wybraną postacią od samego początku. A dajmy sobie Brave i startujemy. Startujemy tak jak jest, bo ten edytor postaci jest zbyt rozbudowany i trzeba wiedzieć, co się klika. Nie ma żadnych podpowiedzi. Jest podpowiedź, co jest najlepsze, wybierz to, ale wybrało się wszystko, jest takie no i zrób jeszcze coś, czego ci nie powiemy co, więc edytor postaci jest, no nie jest. Nie jest dla początkujących, biorąc pod uwagę, że ja pierwszy raz odpalam ten produkt. To jest troszkę za duży natłok informacji. Mogliby troszkę bardziej poprowadzić za rączkę. Dobra, wbijmy do swojej gry od razu. Powiem wam, że bardzo ładnie to wygląda. Jestem zainteresowany mniej lub bardziej. Nie.
If you can't be patient, no one's keeping you here. Just go back to your mountains or whatever hole you crawled out of. The Eldori Sword Lords run the premier school for the dueling arts. They're also the richest and most influential group in this part of Brevoy. Take that tone with them, and they'll teach you some manners pretty quickly. All right, you purple toad, just shut your trap. And if you can't, I'll help you. Nie spodziewałem się, że będzie dubbing do postaci wszystkich. Kojarzy mi się z Neverwinterem, w sumie i jedynką i dwójką, jeżeli chodzi o początek, ale bardziej z jedynką, jeżeli chodzi o tą szkołę i całą tą zależność. Na dzień dobry, szukamy bohaterów. Animacje spoko. To było mega do prowadzenia sesji, tak po sieci. Jestem Sword Lord Jamandi Eldori. And this is Lord Mayor Yosef Salimius of Restov. Welcome to my mansion. Oh, hello, hello. Thank you from the bottom of our hearts for responding to our call. You may be few, but that's unavoidable. We need only the best of the best for this task. And I see true heroes before me, strong and fearless. Wszyscy zginą zaraz, tak? Thank you, Lord Mayor. A te nazwy są nawet jak z jakiegoś Forgotten Realmsa, tak brane kopiuj w klej. Lies a region known as the Stolen Lands. This is disputed territory, and while it's long been claimed by nearby states, it's never been truly taken. I won't bore you with the legal technicalities. Suffice to say that anyone with enough courage and power to seize the Stolen Lands and name themselves Baron or Baroness, claiming dominion, well, none of the neighboring states would be able to challenge it. Of course, Restov would be first to recognize the legitimacy of this new state, as well as the noble title of its founder. Unfortunately, one serious obstacle stands between you and this title. A gang of bandits holds sway in the Stolen Lands. Przepychanki polityczne. Who we call the Stag Lord. Considers himself the rightful owner of these lands, and no one has yet been able to challenge his power. Bring me his head, and you'll be able to return to the Stolen Lands as their legal ruler. Any questions? Macie bandytów, więc wy jako nie bandyci, bohaterowie, idziecie załatwić jednego z bandytów, żeby zrobić dokładnie to, co on sam robi, czyli przejąć tę ziemię i powiedzieć, że mój ci ten kawałek gruntu. That's a good point. As I see it, this Stag Lord already holds power over the region with confidence. Many noble bloodlines were started by bandits who just got lucky, weren't they? Nice. Perhaps because we do have standards to maintain. This room has seen many celebrations of adventurers, and even those who just got lucky. But giving a noble title to a bandit lord? That's one thing that's never happened here, and it won't while I still breathe. Czyli wyrżnąć konkurencję i zastąpić pionkiem, czyli nami. Rozumiem. Dobra. Excellent. You venture forth tomorrow. Thank you again. Koniec dialogu. Zobaczmy, jak wygląda tutaj sterowanie, poruszanie się i jakieś minimum. I'm a bard, though this is my first real adventure. Shall we go teach this stag lord a lesson? Okay. Likewise. Actually, I also wanted to ask you something. How do you feel about this Tartuccio fellow? I think he's pretty obnoxious personally. He appointed himself head of the team, and he's just after the Baron's crown, or whatever it is Barons wear. Doesn't matter. I don't like him. I think you should be team leader. Serio? Od razu? Apples? Now here's a real hero. Someone who'll be praised in poems and songs. This is the person I'll write my book about. Okay, dobra, rozumiem, masz w tym biznes. Dobra. I should have led with that. Please, just let me explain. You know what the trouble with most heroes... Dobra. I could be that bard. I just needed to find a suitable hero and find you. Dobra. I'm going to my room to write about tonight. See you in the morning. Ona przeżyje, będzie nam potrzebna do drużyny. Lindsay, cała reszta. Ethel... Adventure, okej, myślałem, że Adventure, czyli ja to nie wiem, Gimar, to jest i? Bardzo baldurowe. Właściwie zapachniało mi troszkę Icewind Dale'em, żeby nie było.
Sorry. Testuję, testuję. Mogę? Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę, nic mi nie pozwalają zrobić. Luziska, nie będę was tutaj trzymał, bo w sumie nie ma sensu. Ta gra jest za darmo do złapania na Epiku w tym momencie. Linki macie na dole w przypiętym komentarzu. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic. Nie zapomnijcie, że również Arcane Unleashed oraz Bloody Mess są do złapania za friko. Ta gra ma całą masę różnych DLC, którą można sobie połapać i rozbudować swoją przygodę o mnóstwo nowych opcji. Jak widzicie, graficznie jest bardzo ładnie, jest mega. Nie wiem, czy mogę obracać kamerę, czy coś takiego. Dla starych wyjadaczy serii właśnie Baldur's Gate czy Divinity Original Sin 1, 2, również Icewind Dale i wydaje mi się, że też wspominany dzisiaj, który w tym momencie mi gdzieś tam umknął, Pillars of Eternity. To jest gierka dla was. Jeżeli nie siedzicie w tych klimatach, to prawdopodobnie albo się wynudzicie strasznie, albo odkryjecie swoją nową miłość, czyli jedną z tych rzeczy, którą będziecie podzielali ze mną, no bo uwielbiam tego typu. Tak, wsad, okej. Tylko tu jest strasznie dużo opcji. Na samym starcie ilość rzeczy do wyboru przy tworzeniu nowej postaci tak mnie przytłoczyła, że jak widzicie przerwałem, bo stwierdziłem, że dobra, 10 minut w nagranie, a ja nawet nie ruszyłem gry, bo nie mogę przebić się przez tworzenie postaci, bo trzeba wiedzieć, co kliknąć i co jeszcze dodatkowo wybrać, żeby odblokować opcję dalej tworzenia, No nie. Fajnie by było mieć do tego instrukcję, albo żeby jakieś podpowiedzi na ekranie były dodatkowe. Bo ja wiem, jak się postać tworzy w D&D, ale nigdy nie miałem styczności z Pathfinderem takiej poza tym, że wiedziałem, że istnieje i ostrzyłem sobie kły na tą grę i na jej kontynuację, która zresztą na Epiku jest również do dorwania i teraz chyba jest w promocji też jakieś mniej lub bardziej dzikiej. Tyle, ja wam dziękuję, złapcie, bawcie się dobrze, kot mi znowu zasnął, biega tutaj w trakcie nagrania, nie wiem czy widzieliście, jak się tutaj szara gęsiła, żarła na grudki swoje i była zachwycona. Życzę wam dobrego dnia, miłego wieczoru, wesołych świąt Bożego Narodzenia, niech wam się tam szczęści i wojenki przy stole będą mniej brutalne niż u mnie. I widzimy się jutro na kolejnej darmówce, bo ta jest do 25 grudnia do godziny 17. Miłego do następnego i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. O kurczę, ta gra mnie pokonała, tak bardzo mnie pokonała. Uciekłem, wiecie, jestem rozproszony. Uciekłem od stołu, schowałem się u siebie w pokoju. Nie to, żebym potrzebował się chować, ale stwierdziłem, że nie chcę mi się nawalać z nimi wszystkimi. Więc Można mieć ile? Wow! Aż tak duży team można mieć? Spodziewałem się 4-5 osób max, a tutaj 6. Ciekawie. Dobrze wiedzieć.